Zajmijmy się teraz jeszcze pierwszą zasadą dynamiki Newtona w takim kształcie, w jakim sformułował on ją w swoim dziele Principia, czyli zasady. Więc Newton sformułował to tak. Ciało pozostaje w spoczynku lub porusza się ruchem jednostajnym prostoliniowym, o ile nie jest zmuszony do zmiany swojego stanu przez działanie siły. Tak? No to powiedzmy ta pierwsza część ze spoczynkiem, tak? Co ona mówi? Ciało pozostaje w spoczynku, o ile nie jest zmuszone do zmiany swojego stanu przez działanie siły, tak? No to jest intuicyjne. Powiedzmy, że mamy kamień, który sobie leży gdzieś na trawie, tak? No i on będzie, on spoczywa i będzie spoczywał wiecznie, jeśli nic z nim nie zrobimy, nie kopniemy go, nie popchniemy, nie spróbujemy czegoś z nim zrobić, prawda? Jeśli nie będą na niego działały żadne siły, to tak jak spoczywa, będzie spoczywał dalej. Tak? Może kamień nie jest najlepszym przykładem, może weźmy coś bardziej ruchomego, takiego powiedzmy, że na gładkiej, płaskiej tafli lodu leży taki również lodowy klocek, taki, że wystarczy go leciutko tylko tknąć i on już się ruszy, prawda? Ale tutaj podobnie, dopóki żadną siłą na to wszystko nie zadziałamy, to nic się nie stanie. Tak jak przedmiot spoczywał, tak będzie spoczywać. Z drugiej strony, tak naprawdę na te nasze przedmioty mogą działać siły. Powiedzmy, że pchamy nasz kamień tu z jednej strony z jakąś siłą, a ktoś inny pcha z drugiej strony z dokładnie równą siłą co do wartości, prawda? W taki sposób, że te siły się równoważą. Wtedy również nic się nie stanie, tak? Czyli musi działać, czyli działanie, tutaj gdy mówimy o działaniu siły, musi to być siła niezrównoważona, bo mogą działać różne siły z różnych stron, ale jeśli one się równoważą, to też nic się nie stanie. Dobrze, tak jak tutaj z tym kamieniem, dokładnie tak samo w przypadku tego lodu, który tutaj wystarczy go bardzo delikatnie pchnąć jakąś niezrównoważoną siłą, żeby zaczął jechać, ale dopóki siły są zrównoważone, powiedzmy tutaj działamy z jednej strony i z drugiej strony działamy siłą dokładnie taką samą co do wartości, no to wówczas ta bryłka lodu będzie spoczywać. Natomiast jeśli tylko pojawi się chociażby nawet niewielka siła niezrównoważona, no to wtedy coś się zacznie zmieniać, tak? Przestanie spoczywać, zacznie się poruszać. Nastąpi zmiana stanu czegoś takiego. I to jest, z tym spoczynkiem to jest bardzo takie intuicyjne, prawda? Jeśli coś spoczywa i nic nie robimy, albo robimy tak, że działające siły się równoważą, no to nic się nie zmieni, będzie spoczywać dalej. Natomiast co jest mniej intuicyjne, to jest ta druga część. Mianowicie, że ciało, które porusza się ruchem jednostajnym prostoliniowym, będzie pozostawać w tym ruchu. To może napiszmy to tak trochę może lepiej, bo to być może trochę niezręcznie napisałam, pozostaje w ruchu jednostajnym prostoliniowym, tak? Pozostaje i nic się nie zmienia w tym stanie, ten ruch pozostaje taki sam ze stałą prędkością, o ile na ciało nie zadziałają żadne niezrównoważone siły. To jest dużo mniej intuicyjne w tej całej zasadzie i tutaj tak naprawdę, chociaż mówimy o tym, że jest to pierwsza zasada dynamiki Newtona, Newton tutaj główne zasługi zebrał za to, to tak naprawdę tym, który sformułował, który miał tą genialną intuicję tutaj, żeby to prawo sformułować, to był nie Newton, lecz Galileusz. Tak, ale to wcale nie jest oczywiste, że jak raz coś puścimy w ruch, to będzie się to poruszać wiecznie, ponieważ obserwujemy coś innego. Zwykle, żeby coś pozostawało w ruchu ze stałą prędkością, to musimy stale w to wkładać energię, podtrzymywać ten ruch, jakąś siłą właśnie działać, tak, żeby ten ruch się utrzymał, prawda? Bo inaczej wszystko, co obserwujemy, puszczone w ruch i pozostawione samo sobie, w końcu się zatrzymuje, prawda? Czy piłki, które rzucamy, czy samochody, którymi jeździmy, tak? Piłki wymagają zwykle ze względu na ziemskie pole grawitacyjne, po prostu spadają, zderzają się z ziemią i to zmienia ich stan. Z kolei samochody możemy tak zrobić, żeby można jechać samochodem ze stałą prędkością, ale cały czas zużywane jest paliwo, zużywana jest energia, prawda? Więc się wydaje w ogóle o czym oni mówią w tej zasadzie. To jest jakieś dziwne. Czy to w ogóle jest prawda? No, rzecz w tym, że wszystkie te ruchy, które obserwujemy, czy te rzucane przez nas piłki, prawda, rzucane, czy te samochody, którymi jeździmy, wszystkie te obiekty tak naprawdę doświadczają działania niezrównoważonych sił, które przeszkadzają w tych ruchach, prawda? Nawet ten tutaj wydawałoby się idealny taki przykład, w którym nie powinno być żadnych przeszkód, taki kawałek lodu ślizgający się po tafli lodu. Też możemy sobie wyobrazić, że jeśli stworzymy taki tor lodowy bardzo długi, powiedzmy nawet taki opasujący dookoła całą ziemię, więc nie jeśli puścimy taką bryłkę lodu w ruch, to ona mogłaby w zasadzie nigdy nie napotkać żadnej przeszkody, mogłaby się poruszać w kółko. To jeśli
nadamy jakąś początkową prędkość takiej bryłce lodu, to ona tak czy siak po jakimś czasie się zatrzyma. No dlaczego? No lód jest śliski, ale tak czy siak zawsze będzie między dwoma kawałkami lodu występowało jakieś tarcie. No zobaczmy to na poziomie takim mikroskopowym, bo to stąd właśnie się bierze tarcie. Powiedzmy, że mamy tutaj w tych dwóch warstwach lodu, tutaj mamy cząsteczki wody, jak w jakiejś tam konfiguracji, no to one jakoś będą tutaj ze sobą oddziaływać, będą się ze sobą zderzać. Będzie się tutaj wskutek tych zderzeń jakoś generowało jakieś ciepło, będzie trochę traconej energii. Niedużo, niedużo, bo to jest to, co obserwujemy makroskopowo, że lód jest śliski, więc to tarcie jest małe, ale jest. Więc choćby ten kawałeczek lodu po nadaniu mu niewielkiej prędkości jechał przez kilometr, prawda, to tak czy siak w końcu się zatrzyma. Właśnie ze względu na to, jak również na to, że tutaj w otoczeniu tego lodu mamy cząsteczki powietrza, z którymi ta bryłka lodu się będzie zderzać. Też ten wpływ jest maleńki, w pewnym sensie można powiedzieć, że zaniedbywalny, ale gdybyśmy oczekiwali, że ta bryłka lodu będzie się poruszać wiecznie, no to jednak nawet taki niewielki wpływ, tak niewielka niezrównoważona siła będzie spowodować stopniowe spowalnianie się tego ruchu, aż w końcu to się zatrzyma. I tutaj tak naprawdę genialna intuicja Galileusza polegała na tym, że on zrozumiał, że gdyby usunąć wszystkie te przeszkody, wszelkie tarcia, opory powietrza, to wszystko, to wówczas naprawdę taki ruch ze stałą prędkością mógłby odbywać się po prostu stale i niezmiennie i do końca świata. Galileusz zajmował się orbitami planet i możliwe, że właśnie dzięki temu przyszła mu ta myśl, że przecież w przestrzeni kosmicznej nie ma atmosfery, nie ma powietrza i dlatego planety bez końca mogą się poruszać po swoich orbitach. Co prawda tam ruch się odbywa ze zmienną prędkością, bo prawda, szybkość może być stała, natomiast kierunek cały czas się zmienia. Tym niemniej ruch się odbywa bez straty energii, czyli tak jakby bez przeszkód, na które trzeba tracić swoją energię, tak jak tu w przypadku tego lodu na przykład. No, mam nadzieję, że dostrzegasz piękno tego, co zauważył Galileusz, że gdybyśmy właśnie usunęli wszelkie te przeszkody stwarzające nam niezrównoważone siły, przeszkadzające w ruchach, które obserwujemy, to rzeczywiście te ruchy trwałyby bez końca. Moim zdaniem to jest fascynujące. Spójrzmy na to jeszcze raz, wyjaśnijmy sobie. Zobaczmy na przykład, tutaj mieliśmy przykład tej piłki rzuconej w polu grawitacyjnym, tak? Tutaj mamy Ziemię i naprawdę, tak jak obserwujemy to, że ta piłka zakrzywia swój tor i spada na Ziemię, gdyby była rzucona bardzo mocno i bardzo daleko, to w końcu opór powietrza zacząłby grać rolę. Również byśmy widzieli, że ten tor jest taki, nie jest to idealna parabola, tylko jest taka trochę zgnieciona parabola jakby. Ale gdyby, po pierwsze, usunąć tutaj Ziemię jako źródło pola grawitacyjnego, usunąć te cząsteczki powietrza stwarzające opór powietrza, to nasza piłka naprawdę poruszałaby się po linii prostej z tą stałą prędkością, jaką jej nadaliśmy. Jeszcze jednym ciekawym spojrzeniem na tę zasadę i to takim chyba bliższym temu, jak to sformułował Galileusz, jest coś takiego. Wyobraźmy sobie, że mamy samolot. Stoimy w tym samolocie i powiedzmy, że ten samolot porusza się ze stałą prędkością. Porusza się z tą stałą prędkością w linii prostej. Po linii prostej nie ma żadnych turbulencji, ani niczego, żadnych ruchów tutaj trzęsących tym samolotem. Idealnie gładko ze stałą prędkością się porusza. Oprócz tego umówmy się, że w samolocie nie mamy okien, a do tego jeszcze mamy zatkane uszy i nie słyszymy. I wówczas okazuje się, że nie możemy w żaden żywy sposób odróżnić, w żaden żywy sposób rozstrzygnąć, czy ten samolot tak naprawdę leci, czy stoi w miejscu. W momencie, kiedy na taki poruszający się lub spoczywający układ odniesienia, bo samolot to jest układ odniesienia, to jest środowisko, względem którego określamy, że nie wiem, że w samolocie my spoczywamy, fotele spoczywają, szklanka z piciem spoczywa, to jest nasz układ odniesienia, względem którego my odbieramy, określamy pozycję różnych przedmiotów i osób, bo powiedzmy, nie wiem, pasażerowie siedzą, stewardessa chodzi, tak to wszystko określamy względem samolotu, to jest nasz układ odniesienia. I na ten układ odniesienia nie działają żadne siły niezrównoważone, to nie możemy rozstrzygnąć, czy ten układ odniesienia, tym samym my sami spoczywamy, czy poruszamy się ze stałą prędkością. I tutaj można sobie jakby uzmysłowić, że tak naprawdę ruch ze stałą prędkością oraz spoczynek to są bardzo podobne rzeczy, których na takim fundamentalnym poziomie nie możemy rozróżnić, że nawet gdybyśmy coś tam widzieli na przykład przez okno czy coś, no to jest to często wrażenie, które często mamy, kiedy pociąg rusza ze stacji. Takie odczucie, jakby to stacja odjeżdżała, a my stalibyśmy w miejscu, bo nie czujemy się tak samo, fizyka jest taka sama w układach spoczywających i w układach poruszających się ze stałą prędkością i tak naprawdę, kiedy my powiedzmy siedzimy w takim ruszającym pociągu, to czujemy się tak samo, jakby on spoczywał, ale przez okno patrzymy, stacja się cofa, stacja odjeżdża. Chociaż nasz rozum
rozum wie oczywiście, że to my odjeżdżamy, ale jakby fizycznie jest to nie do odróżnienia. Jakbyśmy zamknęli oczy, jadąc w pociągu czy lecąc samolotem ze stałą prędkością, to byśmy nie wiedzieli, czy my się ruszamy, czy my stoimy, bo byśmy tego po prostu nie czuli. I to jest jeszcze inne spojrzenie na tę zasadę, która tak naprawdę nie czyni rozróżnienia między spoczynkiem a ruchem jednostajnym prostoliniowym.